Witajcie, cześć, dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj przy pojeździe, w pojeździe, który być może już widzieliście, Hyundai i20 z silnikiem 1.1 CRDI. W tym pojeździe silnik 1500 km temu był wyciągany, czyszczony, myty, robiony wał. Jeżeli oglądaliście filmik, to już nie będę poruszał, co było robione. Niemniej jednak chcę poruszyć kwestię taką. Mimo bardzo dużego nakładu czasowego i środków czyszczących, chcę się przekonać, czy jest warto wymienić olej w takim pojeździe, po takim przebiegu, po zrobieniu silnika. Od razu powiem tak, jeżeli silnik jest rozebrany, wiadomo, że podlega czyszczeniu. Powinien bynajmniej. Tu w tym samochodzie silnik był wyczyszczony idealnie. Natomiast zrobimy sobie eksperymencik, by się przekonać, czy warto jest zaoszczędzić na oleju i jeździć przez kolejne, powiedzmy, 10 tysięcy po zrobieniu remontu silnika, czy jednak warto będzie zainwestować w olej i po przejechaniu na przykład 1000 czy 1500 km, czy dowolnym przebiegu mniejszym jak te 10 tysięcy i zrobić sobie wymianę oleju. Czy warto będzie zaoszczędzić? O tym przekonamy się w dzisiejszym filmie. W każdym bądź razie zrobimy sobie krótkie oględziny pojazdu, jak to wygląda pod maską. Więc tak wygląda silnik pod maską. Wszystko było rozbierane, czyszczone, myte, dmuchane. Co prawda wiele stąd nie zobaczymy, bo musielibyśmy sobie od dołu oględziny zrobić. Niemniej jednak silnik jest czyściutki i suchutki, czego niestety nie da się ukryć, bo to wszystko widać w tym momencie na ekranie. Także wszystko było uszczelnione. Natomiast film dzisiejszy się nie skupia na uszczelnieniu, tylko na tym, co wyleci z tego silnika mimo dużego nakładu czasowego, użycia chemii do czyszczenia powietrza, wydmuchiwania itd., itd. Dobra, nie zatruwam, biorę się za przejażdżkę, rozgrzanie silnika, spuszczenie oleju i zobaczymy, co udało się wyłapać z silnika mimo jego wyczyszczenia. Zapraszam. I tak, nim podejmę do spuszczenia oleju, postanowiłem sobie podglądać, żeby później nie było krytyki, jak wygląda silnik od dołu. Więc tutaj widać uszczelnienia, miseczka, tak jak widzicie, żeby później nikt nie zarzucił i nie powiedział, że pewnie na dole jest uświniany, jak to niektórzy pod filmami komentują. To, co można zauważyć, to widać. Tak to właśnie wygląda. Dobra. Biorę się za spuszczanie oleju, wyłapywanie, jeżeli się coś wyłapie, i robimy oględziny. Do zobaczyska. I spotykamy się już oczywiście po odfiltrowaniu oleju, po spuszczeniu wszystkiego. Poczekamy, aż sobie wszystko pospływa. Więc tak jak widzicie, tu jest część jeszcze tego oleju, żeby nie było, że to nie olej. Tutaj jakieś drobne odrobinki pozostały, co daje nam tak naprawdę odpowiedź, czy warto jest ten olej wymienić po krótkim odstępie po zrobieniu silnika, czy jeździć jak książka pisze. Także widzicie, jak to właśnie wygląda. I mimo że było bardzo dużo nakładu, czasu pracy, użytych środków powietrza do wydmuchiwania, zawsze pozostaną w środku nieczystości, które będą robiły sam mankament. No ktoś by powiedział, no przecież to nie miałoby wpływu. No może i by nie miało wpływu, ale jeżeli jest silnik idealnie zrobiony i to będzie gdzieś tam krążyło sobie po silniku, będzie się dostawało do panewek, no to wiadomo, że będzie spustoszenie się robiło nie od razu, ale wiadomo, że z czasem. No, i tu widzicie jakieś małe odrobinki, które są nie wiadomo czym, ale już nie będę sobie wnikał, robił diagnozy. Niemniej jednak widać, że nieczystości pozostały, mimo że to silnik robiony był dla siebie i było naprawdę kupę poświęcenia. Ale dobra, przechodzimy do faktu, takiej bardzo szczerości. Winił wam tego nie pokażę, bo nie wszyscy chcą takie rzeczy pokazywać. Zobaczcie, poświęciłem się, rozciąłem filtr,
oleju, który zrobił tyle samo co ten olej, i teraz zobaczcie, co tak naprawdę zgromadził. Więc dlatego nie wiem, czy to będzie widać, czy nie będzie widać. O, gdzieś tam widać niewielkie śmiecie. I tu jest właśnie odpowiedź, że mimo, kurczę, słuchajcie, bardzo dużych starań, bardzo dużego poświęcenia, nie uda się tak naprawdę z filtra, z silnika, a z filtra to nie, bo filtr jest nowy, tylko nie uda się z silnika, z bloku, z głowicy, z obudowy filtra, miski, pompy olejowej i tak dalej, wygonić tak naprawdę wszystkiego, co gdzieś tam w zakamarkach się mogło przykleić. I mimo ciśnienia nie udaje się tego niestety wydostać. Dlatego też nie wierzę w to, że ktoś silnik zrobi, złoży i on powie: ja go, chłopie, wyczyściłem, ma być na tip-top, był wylizany, wyniuchany i tak dalej, i tak dalej. No, niech sobie tak będzie, ja wiem, że są to po prostu bzdury. Sami widzicie, filtr zrobił 1500 km, tyle samo co olej czyściutki, nowiutki wlany. Silnik był wygłaskany, wydmuchany, wymyty, a mimo to odtłuszczony. Nie wszystko może w tym momencie widać, ale zobaczcie, gdzieś tam jest jednak mało odrobinki, te, które były również częściami spanewek, pozostały, o tak jak widzicie. Wiadomo, że nie wszystko, bo część rzeczy może się okazywać, że gdzieś tam pochodzi z jakichś tam środków innych, prawda, ale niemniej jednak, no tak to właśnie wygląda. Także słuchajcie, zasada: kto smaruje, ten jedzie, kto dba, ten ma. Myślę, że jednak jest nie bez przyczyny. Także śmiało, słuchajcie, śmiało mogę powiedzieć, że ktoś, kto wymieni olej po krótkim odstępie czasu, po zrobieniu silnika, wyjdzie na tym na dobre. Nigdy na złe. Sami widzicie, jak to wygląda. Także miłej wymiany, miłej jazdy, szerokości. Trzymajcie się i dziękuję za oglądanie filmu. I zapraszam oczywiście tradycyjnie do komentarzy. Dzięki, cześć. Pozwoliłem sobie jeszcze Was zatrzymać chwilkę, dosłownie chwilkę. Słuchajcie, jeżeli wyremontowaliście silnik, bądź ktoś Wam wyremontował, zainwestowaliście kasę w naprawę, żeby cała Wasza motorownia, całe serce funkcjonowało, to już macie odpowiedź, ile zainwestowaliście i czy warto jeszcze dołożyć jest niewielkie pieniądze względem naprawy i dołożyć na wymianę filtra i oleju. Także wiedzcie jedno, najgorszy nawet olej, jaki by nie był, a często zmieniany, lepiej wyjdzie na pracę silnika niż wymiana niektóra, no właśnie, książkowa. I żadne oleje long, bynajmniej u mnie, nie znajdą zastosowania. Dobra, trzymajcie się jeszcze raz. Cześć, do usłyszenia, zobaczenia, hej.